Naprawdę? To wspaniała nowina, bardzo się cieszę, dziękuję. Oczywiście, będę jutro o 7 rano, tak? Do widzenia. Mamusiu, a co to za dobra nowina? Z czego się tak cieszysz? Córeczko, nie uwierzysz, w końcu znalazłam pracę. Naprawdę? To super, mamo, ale fajnie, bardzo się cieszę, gratuluję. A co to za praca, mamo, powiedz mi. No cóż, to praca jako sprzątaczka w tym nowym, ogromnym hotelu na końcu miasta. O, w tym pięknym, luksusowym hotelu, ale super! Lepiej mi opowiedz, jak było na zakończeniu roku szkolnego. No i jak tam, panie hydrauliku, da pan radę to naprawić? No oczywiście, że dam radę, ale potrwa to aż 3 dni. Niestety szybciej się nie da. Muszę zamówić koparkę, wykopać dziurę, naprawić wszystkie rury. Nie wiem, co pan wrzucił do kanalizacji, ale wszystko jest pozapychane. Och, ile wody. 3 dni? No dobrze, ale woda będzie w kranie, tak? No oczywiście, że nie. Muszę zamknąć cały dopływ. O, tato, co się tutaj dzieje? Sama widzisz, wszędzie mnóstwo wody. A do tego przez 3 dni nie będzie wody w kranie. O nie, jak ja się będę kąpać? Tak nie może być. No cóż, ja wzywam ekipę i biorę się do pracy. No to bardzo się cieszę, że jesteś zadowolona. Och, w końcu masz wakacje, będziesz mogła trochę odpocząć. Mamo, najlepiej to bym z tobą poszła do pracy. Chciałabym zobaczyć ten hotel, jak tam jest w środku. Słyszałam, że to naprawdę przepiękny hotel. Tak, ja już nie mogę się doczekać, kiedy pójdę do pracy. Właściwie to będę szła już spać, kochanie. Muszę wcześniej wstać. Jasne, mamo. Tak się cieszę, że mama znalazła pracę. Odkąd jesteśmy same, nie jest lekko, ale i tak mam najlepszą mamę na świecie. Och, co to za hałas? Kto mnie budzi o 5:30 nad ranem? O co tu chodzi? To pan? O tej godzinie? Tato, przecież tak się nie da żyć. Jest 5:30, a oni już pracują. No, ja nie mogę się wyspać. Moja mała księżniczko, co mam zrobić, żebyś była szczęśliwa? Może pójdziemy na te 3 dni do hotelu? Wiesz, tego nowego. Tam będzie wspaniale, będziemy mogli odpocząć. Proszę cię, tato. No to nie jest wcale taki głupi pomysł. Masz rację. Możemy tak zrobić. Och, tatusiu, wiedziałam, że jesteś najlepszy na świecie. No dobrze, pokazałam już pani cały nasz hotel. I co, podoba się pani? Oj, tak, bardzo. Jestem taka szczęśliwa, że mogę tu pracować. No dobrze, to ja biorę się do pracy. W razie pytań będę tu w recepcji. Dziękuję, jest pani bardzo miła. Och, w końcu jesteśmy na miejscu. Marta? Dzień dobry. Pani Jadzia? Mama Julki? To pani tu pracuje? Tak, to jest mój pierwszy dzień pracy. Jest pani sprzątaczką? A co w tym dziwnego? Co w tym złego? No cóż, muszę się wziąć do pracy. Do widzenia. O, do widzenia. Sprzątaczka? Córeczko, nie spodziewałam się po tobie takiej reakcji. Sprzątaczka to też zawód. Tato, przestań. Chodźmy już. Dubi, 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 dam. Pani Jadziu, ale błysk. Bardzo się staram. Oj tak, to widać. Wie pani co? Chciałabym o coś zapytać. Słucham. Moja córka bardzo by chciała zobaczyć ten hotel. Dużo o nim czytała. O, w takim razie proszę zaprosić córkę jutro po pracy. Wspaniale, dziękuję. O, to pani. Marto.
Nie rozumiem twojej reakcji na to, że pracuję tutaj jako sprzątaczka. Och, jak można być sprzątaczką? Julka na pewno bardzo się za panią wstydzi. Nie sądzę, Marto. Myślę, że Julka jest szczęśliwa, że w końcu znalazłam pracę. No tak. No dobrze, ja już będę szła. Do widzenia. Do widzenia. Och, mam tylko nadzieję, że nie będzie się śmiała z Julki, że jej mama pracuje jako sprzątaczka. A co tutaj tak pięknie pachnie? Mamo, jesteś wreszcie! Przygotowałam dla nas obiad! O, całkiem sama? No pewnie, że tak, mamo, jestem już duża. Ugotowałam makaron, usmażyłam warzywa i proszę bardzo, obiad gotowy. Nie do wiary, córeczko, bardzo się postarałaś. No tak myślałam, mamo, że będziesz głodna po pracy. Opowiadaj, jak było? Och, i to jest życie. Tu jest lepiej niż w domu. Tato, a co ty robisz przed tym komputerem? No jak to co, pracuję. Ale tutaj? Teraz? No wiesz, ty masz wakacje, ale ja nadal muszę pracować. Zabrałam ze sobą komputer, żeby nie narobić sobie zaległości w pracy. O, rozumiem. No dobrze, tatusiu, ja już będę szła spać. Dobranoc, córeczko, do jutra. Do jutra, pa. Mamo, 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 mamo. Mamo, już wychodzisz? A ty tak wcześnie wstałaś, słonko, przecież masz wakacje, mogłabyś pospać trochę dłużej. Mamo, ja jestem taka podekscytowana, że będę mogła dzisiaj przyjść do ciebie do pracy, że północy nie mogłam spać. Ojejku. Przyjadę do ciebie rowerem, dobrze? Dobrze, kochanie, tylko naprawdę uważaj. Jedź tylko ścieżkami rowerowymi, wyznaczoną trasą, tak? Mamo, przestań, jestem odpowiedzialna. Wiem, wiem, trzeba uważać. No i nie zapomnij o kasku. Oczywiście. Kocham cię, do zobaczenia później. Ta, 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 ra, ra, ta. Co ja bym mogła porobić przez cały dzień, kiedy mamy nie będzie w domu? Może spotkam się z koleżankami z klasy? Ach, normalnie to bym po sobie posprzątała, no ale skoro pracuje tu mama Julki, to przecież ona może to zrobić za mnie. O, dzień dobry. Tata Marty, prawda? Tak, a pani jest mamą Julki? Tak, dziewczynki razem chodzą do klasy. Cieszę się, że mogę panią poznać. Tato, a dlaczego ty z nią rozmawiasz? Że co? Dlaczego rozmawiam? No a czemu miałbym nie rozmawiać? Och, tato, to jest sprzątaczka. Ona jest tylko mamą mojej koleżanki z klasy. Zresztą już nie będę się zadawała więcej z Julką. Marto, musimy porozmawiać. Nie podoba mi się twoje zachowanie. Moje zachowanie? Tato, ona jest sprzątaczką. Daj sobie spokój. Po co w ogóle z nią rozmawiasz? Lepiej chodźmy na śniadanie. Przepraszam za moją córkę, porozmawiam z nią. Och, no cóż, to tylko dzieci, ale myślę, że powinien pan faktycznie z nią porozmawiać. Przepraszam, muszę wracać do pracy. No chodź, tato, chodź, jestem bardzo głodna. Och, nie do wiary, co za bałaganiara. To był świetny pomysł z tym piknikiem. Julka, ty masz zawsze dobre pomysły. No, mi też się podoba, ale niedługo muszę iść. Jadę rowerem na koniec miasta. Odbieram mamę z pracy. Julka, no my właśnie słyszeliśmy, że twoja mama pracuje w tym nowym hotelu. Wow. Tak, jestem z niej bardzo dumna. No, a wiesz, że Marta gada głupoty na twoją mamę. O, ciągle pisze nam SMS-y, wysyła nam zdjęcia, jak twoja mama szoruje podłogę. Och, ale w ogóle się tym nie przejmuj. W ogóle się tym nie przejmuję. Jestem dumna z mojej mamy, że znalazła pracę i cieszę się, że pracuję właśnie tam. Dzisiaj będę mogła zobaczyć hotel z bliska, będę mogła wejść do środka. No to jutro musimy się spotkać, żebyś mogła nam wszystko opowiedzieć i zrób zdjęcia. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak hotel wygląda w środku. Jasne. Dzień dobry. Mam na imię Julka. Moja mama tu pracuje. Dzień dobry, Julko. Och, mama dużo o tobie mówiła. Musiałabyś zaczekać. Mama poszła wziąć prysznic i przebrać się po pracy. Jasne, poczekam.
Twoja mama jest z ciebie dumna. Opowiadała mi o tym, że wczoraj ugotowałaś obiad. Nie do wiary, jesteś taka dojrzała. Oj tam, mama wiele mnie nauczyła. Julcia, jesteś już. Mama, cześć mamo, ale tu jest pięknie. Koniecznie musisz zabrać córkę na ciasto marchewkowe. Mamy tutaj najlepsze ciasta w mieście. Chętnie spróbuję. Dzień dobry, a co tutaj tak wesoło? Co tu tak pozytywnie, aż chcę się do was dołączyć? Julcia odebrała mnie dzisiaj z pracy. Chcę pokazać jej hotel. Nic dziwnego. Hotel jest naprawdę wspaniały, Julko. Musisz go zobaczyć. No właśnie po to tutaj przyszłam. No i na ciasto marchewkowe. Mogę się do was przyłączyć? No jasne. Czemu nie? Tato, czy ty sobie ze mnie teraz żarty stroisz? O co tu chodzi? Jak to przyłączyć się do nich? No cóż, córeczko, ty tylko leżysz, opalasz się, leniuchujesz, a mi trochę się już tutaj nudzi. Chętnie spędzę czas z mamą Julki. Nie do wiary, tato. Jak możesz mi to robić? Jesteś okrutny. A jak wrócimy do domu, będziesz musiała sprzątnąć całą łazienkę po tej katastrofie. No! A teraz, drogie panie, idziemy zwiedzać hotel.